No cześć. Witam Was w Weekly Vlogu z kilku wiosenno-świątecznych dni, które zaczęły się od deszczu, szarości i totalnego rozmemłania, bo nie mogliśmy się w ogóle ogarnąć. Wielkanocny. Ej, w ogóle ta flaga wygląda jak te gumy takie. Jedyną rzeczą, na którą naprawdę tego dnia miałam ochotę, to zjedzenie czegoś dobrego. Na sam początek tych kilku wolnych dni. I tutaj jest bardzo trudny moment, myślę, że dla wszystkich z nas. Mimo, że Jolanta nie oddaje drugiego strzału. Kiedyś regularnie pościłam, odmawiałam sobie jedzenia i jakoś tak czułam, że chcę o siebie zadbać właśnie na tym jedzeniowym poziomie. Uwielbiam ten skwerek. Takie piękne zakupy. To się kupuje, kucharek nie jest dla ciebie, nie. Wieczorem z kolei zrobiliśmy naszą pierwszą warzywną sałatkę. Okazało się to bardzo proste, kiedy ma się odpowiednie urządzenia i nie trzeba samodzielnie kroić warzyw. Z soboty na niedzielę mieliśmy na chwilę gości nocujących u nas, więc ogarnęliśmy nawet niemal tradycyjne śniadanie. Była sałatka warzywna, inne jakieś nasze przygotowane rzeczy i rozmowy po angielsku, które zawsze nas stresują, ale po kilku godzinach rozmowy już rozmawia się całkiem spoko. Najbardziej Kamil się stresował, ale jestem z niego bardzo, bardzo dumna, bo dużo uczy się ciągle angielskiego i może nie jesteśmy w tym języku świetni, ale dajemy radę, żeby po prostu sobie normalnie porozmawiać. Nie bądź się, on jest ogarnięty, to jest mądry gość. A ty to jest taka ciocia? A, mams? No może to tak zostawię, a może to tak... Jakiś mam naprawdę czas taki chillowy teraz, ale też
nie wiem, trochę mało obniżony nastrój i jakoś tak nie wiem, czemu się gorzej czuję, czy to jest przesilenie wiosenne, czy co, ale totalnie pozwalam sobie na to. Pójdziemy jeszcze dzisiaj na rolki, pójdziemy do naszej przyjaciółki i mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej, bo dzisiaj wyszło słońce i to jest najlepsza informacja. Aczkolwiek mam jeszcze drugą dobrą, nawet bardzo dobrą informację. Partnerem tego odcinka jest MPGo. To jest aplikacja, w ramach której można czytać e-booki, słuchać audiobooków, słuchać podcastów czy ASMR. Także czego dusza zapragnie. I można korzystać z tego wszystkiego w różnych abonamentach. I teraz MPGo wprowadził nowy abonament, taki najmniejszy, 24,99 miesięcznie, w ramach którego macie dwie dowolne książki, chyba z 90 tysięcy różnych, przeróżnych tytułów tam dostępnych, plus nieograniczony dostęp do wszelkich podcastów i ASMR, a trzeba pamiętać, że MPGo sam produkuje podcasty, więc na przykład muzyczkę Okuniewskiej czy Odwilż z Justyną Mazur i Marcinem Myszką znajdziecie tylko tam i jakby w ramach tego abonamentu macie nielimitowany dostęp do wszelkich tych podcastów. I z hasłem Tosia... Tak, z hasłem Tosia do końca czerwca możecie skorzystać z pierwszego darmowego miesiąca. Na abonamencie Go Mini, tak? Możecie sobie zrezygnować przed końcem upływu tego terminu. Możecie później kontynuować, możecie zwiększyć ten abonament. Możecie po prostu przetestować, czy dla Was to w ogóle jest, czy to jest fajne. Ja sobie nie wyobrażam już czytać książek nie w aplikacji, no bo zwyczajnie finansowo jest to najbardziej korzystne. Tym bardziej, że no nie każda książka, którą czytamy, okazuje się wspaniałą książką. Nie każdą nawet chcemy kończyć, a kupując każdą osobno, no jednak jest to nieco droższe niż czytanie w aplikacjach i jeżeli jakaś książka nam się mega spodoba, to zawsze ją sobie możemy kupić w papierze, a możemy ją po prostu w całości przeczytać i mieć ją w swojej głowie i w pamięci. To jest chyba najważniejsze. Daje to dużo więcej wolności w czytaniu moim zdaniem. No i w czytaniu i w słuchaniu, bo tu jeszcze mamy audiobooki. W ramach takiego abonamentu możecie używać w ogóle aplikacji na dwóch różnych urządzeniach. Więc czy to będzie komputer i iPad, czy telefon i czytnik, tak jak u mnie. Wszelkie możliwe konstelacje do wyboru. Ja głównie używam na telefonie i na czytniku właśnie, bo na telefonie sobie bardziej słucham, podłączam się Bluetoothem tam do głośników, a na czytniku sobie po prostu czytam. W ogóle chyba jeszcze nie pokazywałam naszej sypialni za dnia we vlogach. Rozumienie, ta empatia, być może, gdyby to przesłuchanie nie zostało przerwane, może doprowadziłoby nas do rozwiązania? Tego słucham tu samo, bym chciała. Zastanawiam się, czy bym nie była dobrą policjantką. Pierwszy raz w życiu mam taką myśl. Jest powstrzymanie emocji. Takie przesłuchanie to jest ciekawe. Kiedy w przesłuchujących uruchamiają się emocje, Jola, co ty będziesz robiła? Opcje. Będę latać, idę do kina, to jest druga opcja, a trzecia opcja jest taka, że idę na rolki. Jak myślisz? Zgadujcie, piszcie w komentarzach, co Jola będzie robiła. Dobra już. Na Insta ten slalom, który dzisiaj ćwiczyłam, no i Konrad, którego poznaliście, mój nauczyciel rolek, udostępnił u siebie, że właśnie jest taki u mnie progres dzięki temu, że ćwiczę z lekcji na lekcję i to było dla mnie zaskakujące, ale faktycznie no pewnie mało kto ma tak tyle przestrzeni i ochoty, żeby ćwiczyć, ale tak sobie też pomyślałam, że całe życie ćwiczyłam rzeczy, które mnie nie interesowały.
Maria Pajor dzwoni. No odbierz. Całe dzieciństwo ćwiczyłam kurde i na flecie, i na pianinie, i te wszystkie muzyczne jakby takie rzeczy. I to naprawdę trzeba było codziennie ćwiczyć. I to jeszcze codziennie, więcej niż godzinę. I to było dla mnie super, super nudne. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nauczyłam się tego, czy po prostu mam takie coś w sobie, że mam mega konsekwencje jakby do rzeczy. I czasem to nie jest dobre, bo jeżeli one mnie nie cieszą, to po prostu no ta konsekwencja jakby po co się męczyć. Ale to jest chyba taka pierwsza naprawdę rzecz, której się uczę i sprawia mi aż tak ogromną radość i te ćwiczenia, bo trzy razy w tygodniu staram się jeździć, czyli raz lekcja i dwa razy w tygodniu, ale jak jest brzydka pogoda, pada na przykład, no to na przykład tylko dwa razy w tygodniu, jest totalnie dla mnie czystą jakby przyjemnością, więc pierwszy raz mi się naprawdę tak 150% połączyło doświadczanie przyjemności z tą konsekwencją w taki fajny sposób. Wydaje mi się, że w takich hobby, po pierwsze nie trzeba być dobrym i nie chodzi o to, żeby być coraz lepszym. Po drugie, ten progres nie musi być szybki, więc jakby ja też tego nie robię dla progresu, żeby sobie zaimponować czy coś udowodnić, ale po prostu to ćwiczenie mi sprawia mega dużo fanu i każda rzecz, która zaczyna mi wychodzić, sprawia, że znowu chcę i znowu chcę i znowu chcę. I czułam się ostatnio gorzej. Teraz po ćwiczeniu znowu czuję, że odpuściła mi głowa, jakby psychicznie. Jeszcze dodatkowo jest ten element mega wpływu na moje zdrowie psychiczne. I to jest możliwe dzięki temu, że jestem już na końcówce psychoterapii i na pewno też dzięki lekom, że w sensie to nie jest tak, że sport by mi pomógł, gdybym... Po co mi cała ta terapia, tam psychoterapeuta, psychiatra, nie wiadomo co? Trzeba było po prostu uprawiać sport. To absolutnie nie, bo ja nie byłabym w stanie ani uprawiać sportu, ani czerpać z niego radości. Ale dzięki temu, że te wszystkie inne rzeczy głęboko przekopałam sobie, to ja teraz w ogóle zaczynam żyć, to już w każdym vlogu powtarzam. Plus, no faktycznie właśnie wychodzą takie rzeczy jak te rolki, które sprawiają mi radość, robię to totalnie dla fanu. I jedyny powód, dla którego go robię, jest to, jak dobrze się czuję ćwicząc oraz po ćwiczeniu, jaki to jest dla mnie odpoczynek psychiczny i jaką mi to sprawia frajdę, radość, rozkosz, przyjemność, same fajne rzeczy. Ty też chcesz się nauczyć rolek kiedyś, nie? A ja się zastanawiam, dlaczego nagrałaś to telefonem, a nie aparatem, a aparat leży między nogami. Kurde, nie pomyślałam o tym. A ja się zorientowałem 30 sekund temu, więc stwierdziłem, że już ci nie będę mówił. Odwiedziliśmy też Anię Wilczyńską i spotkaliśmy się tam z Marysią, naszą znajomą, więc w takiej cudownej ekipie spędziliśmy kawał dnia z Pączkiem. Pączek jest w ogóle dobrym kolegą Tosi. Paella. 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 A tam nie ma J, ale tam nie ma J, Viola. Ale tam nie ma J. Lily się tam, czyta tak. Jako J. A, paella. Paella. Brawo. Hola, chicos. Que aproveche. Que aproveche. Powiedz jeszcze, że mamy, Viola, likier jajeczny. I wodę. Który jest pyszny. I wodę. I gin z tonikiem. Ale to zaraz. Ponczurka. Ponczurka. Nie.
siedzenie i gadanie to moja ulubiona forma spędzania wolnych świątecznych dni. Oczywiście poza jeżdżeniem na rolkach, no ale ile można jeździć na rolkach? Tosia się wytęskniła wczoraj za nami i rozpoczęliśmy dzień szaleństwem przytuleniowym oraz znowu tradycyjnym śniadankiem. Sałatki chcesz dużo? Nie, super, też zjem. Ale tak tutaj. Tosia, nie jest jajka. Córku, ty masz swoje śniadanko tutaj. To trudne decyzje świątecznego śniadania. Jak się ma tyle wyboru, to jest... Trochę nie chcę rozmawiać, ale jednak trochę chcę. No i z tym gwiazdą moją małą. Potem szybkie ogarnianie i przygotowaliśmy jeszcze dwa ciasta, babkę marmurkową i ciasto marchewkowe. No, było smacznie i to specjalnie także, bo czekaliśmy na gości i jeszcze kolejnego dnia mamy mieć gości i jeszcze kolejnego, więc wiecie, świąteczny czas. Jeżeli chodzi o świętowanie, to spotkania, jedzenie, przyroda, książki, czytanie, chillowanie, to są moje opcje.